Tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, który był antyrosyjski zdecydowanie. Tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, która była przecież nie niemiecka, tylko antyniemiecka. Tak samo dobry Europejczyk nienawidzi Unii Europejskiej. Właśnie to, pan zdaje sobie sprawę, że w Unii Europejskiej się uczy dzieci, 4-letnie dzieci homoseksualizmu, uczy się onanizmu w przedszkolach. Pan zdaje sobie sprawę... Ale czy pan się nie onanizował nigdy? Że pan jest zszokowany? Bo... Pana jestem zszokowany, zwłaszcza, że dzieci 4-letnie i za młodzież nikt tego nie uczył, proszę pana. Zna pan takie przysłowie, nic co ludzkie nie jest mi obce. Ja miałem lat 16, czyli byłem już w stanie maturalnej i nie wiedziałem, że to jest homoseksualizm. Czyli mamy wszyscy chodzić w burkach, nie wiedziałem, co to jest homoseksualizm, proszę pana. Nie byłem zresztą do niczego... Ale nie w tym, proszę pana, rzecz. To jest najgorsza rzecz. Unia Europejska... To nie było najgorsze. Każe uczyć chłopców, że nie mają być agresywni. To kto będzie nas bronił przed muzułmanami? Jak młodzi ludzie nie będą agresywni. Ale dlaczego pan uważa, że muzułmanie to są gorsi ludzie? I dlaczego trzeba się przed nimi bronić? Nie, oni lepsi, oni wygrają. Dlaczego się trzeba przed nimi bronić? Oni wygrają, bo są lepsi. To jest właśnie straszne. A jak wygrają, to co z nami? Poderzą nam gardła. Pan już widział, co robią w Londynie.